My z uporem maniaka, drodzy Państwo, twierdzimy, że wiosna będzie i że lato będzie. Jasne. Naprawdę jesteśmy nadal o tym głęboko przekonani, a przynajmniej przekonujemy sami siebie, dlatego dzisiaj chcemy Państwu pokazać kostiumy kąpielowe, które będą najmodniejsze tego lata. Adam Chowański jest z nami, nam o tym opowie. Adam, co w tym roku króluje? Ja bym też rozgraniczył to, co jest modne, a to, co rzeczywiście nadaje się do noszenia. Tak jest. Bo trendy najlepiej często wyglądają na modelkach, na blogerkach, natomiast nie zawsze na kobietach takich z krwi i kości. Mm-hmm. Więc bardzo dobrze. Postanowiłem pokazać rzeczy sprytne, które też ukrywają. Bo część moich klientek to są młode mamy, które jeszcze nie do końca wróciły do swojej formy. Nie, a są, nie są pewne tak swojej jest. Osobowości tak. fizycznej. Tak? A chcą być swobodnie się czuć na plaży. Czyli ukrywamy brzuszek oraz nadmiary boczków. Tak. Jak można, to się robi? Można to zrobić. Majtkami, powiedzmy dołem, z wyższym stanem. Mm-hmm. To nadaje taki lekko retro look, natomiast właśnie świetnie maskuje bardziej szerokie biodra, te newralgiczne miejsca. Mm-hmm. Modne są również wzory wszelkiego rodzaju, które również odwracają uwagę od pewnych mankamentów. Powiedz, w tych majtkach klucz do sukcesu jest taki, żeby w najwęższym miejscu talii przebiegała ta linia, prawda? Zgadza Bo tam się. Wtedy nie ma żadnych wałeczków, tak. nic tam się na mnie I z daleka i z tego, widać, co, że tak. jest najmniej w tym miejscu. A ja z tego, co widzę, też pępek jest zakryty, tak? Czy... Tak jest. To, może to jest być. Dosyć wysoko. Tak, to no właśnie. Dzięki temu nogi nam rosną o 15 okay. centymetrów. Zgadza się, potwierdzam. Drugi Dobrze, kostium drugi też jest szalenie efektowny, a też chyba ukrywa, co należy. Jest to kostium jednoczęściowy. Obserwujemy taki triumfalny powrót do jednoczęściówek. I kobiety powinny się cieszyć, bo to rzeczywiście pięknie kształtuje wcięcie na przykład. Wycięcie z boku podkreśla właśnie talię. Dodatkowo on jest tak fajny, że można go nosić na co dzień. I tu się bardzo dużo dzieje z tyłu. Przepraszam, jak to na co dzień? Jako body. On się świetnie nadaje. A z tyłu się dużo dzieje, tak powiedziałem? No w kostiumie się z tyłu dużo dzieje. Również. Tak, tu jest taki krzyżaczek, bardzo ładnie. Nieco sportowy styl. Czyli to jest taki właściwie strój kąpielowy wieczorowy. Może być, tak. Wystarczy jakąś strojną spódnicę i można iść na beach party. Okej. I tutaj jest materiał bez wzorów, ale za to następny. Szaleństwo. Naprawdę. Szaleństwo, tak. Pokażmy to. Komiksowe wzory. I ten strój też niby coś odsłania, ale tak naprawdę te miejsca, z których kobiety najczęściej nie są zadowolone, jest to wszystko ukryte pod twarzą. A dla dziewczyn z większym biustem, co byś polecał? Bo to często też jest taki kompleks, że dziewczyny nie czują się dobrze w kostiumie. Ciężko też jest dobrać kostium do dużego biustu. Na pewno wiązanie z tyłu. Czyli taki wiązany na szyi. Tak, dekolt tak zwany hollywoodzki. No tutaj koleżanka w naszej komiksowej odsłonie również ma zaakcentowany biust oczami. I na pewno dekolty serek. Serek. Wysmuklają całą sylwetkę, prawda? Zgadza się. I wtedy ten biust rzeczywiście bardziej apetycznie się prezentuje. Mhm. No i przykład czwarty dziwny bardzo, taki dysonans mamy tutaj poznawczy. Tak, bo Janek sobie tu przyszedł. Bo gość jest bez, że tak powiem, topless. Bez góry. No właśnie, męskie kąpielówki to jest temat rzeka. No bo tak, albo są takie długaśne jakieś bermudy, które deformują sylwetkę, albo, nie daj Boże, takie kąpielówy... A la bułgarski turysta. No, nie, to jest masakra. A to jest fajny środek. Przepraszam, ale mój tata ma takie zdjęcie z Bułgarii w takich właśnie... A to były inne czasy. Ale słuchajcie, jest też niespodzianka, bo chciałem pokazać, że rzeczywiście te gadki, no Janek dobrze się w nich prezentuje, natomiast nieco skracają nogi. I można by powiedzieć, że jest, powiedzmy, ma krótsze, natomiast właśnie, Janie, proszę zaprezentuj, co masz tam pod spodem, tylko... Nie! Dwie warstwy, Jan ma dwie warstwy. Stało się. O, udało się, że nie pokazał... Rzeczywiście, efekt z nogami jest od razu zupełnie inny. Mamy kapitana Amerykę gotowego do akcji. Czyli to jest takie rozwiązanie chyba dla świetnie zbudowanych facetów, prawda? No, ktoś, kto nie ma idealnej sylwetki w takim czymś nie będzie wyglądał dobrze. Ja od poniedziałku idę na siłownię, więc też będę chodził. Ale ta pierwsza wersja była w porządku. A ja powoli, po przyjrzeniu się temu przykładowi, powoli rezygnuję z wyjazdu nad morze. W tym roku pojadę. Możesz zawsze założyć burkini, tak? Czyli się zasłonić od góry do dołu. A rzeczywiście, to też jest byłoby to takie arabskie. I tajemnicze od razu. Zostałyby tylko
tylko oczy. Właśnie, ale... No dobrze, czyli takie są trendy. Bardzo dobrze, że pokazali mi ten czwarty przykład. To rzeczywiście bo, fajnie to było. Żeby było zabawnie, bo plaża no to miejsce relaksu i zabawy, więc właśnie jakieś pokutne szaty zostawiamy w domu i bawimy się kolorem, fasonem, bo przecież o to chodzi. Jasne. Cudowne są te Adam, bardzo pomysły, ci dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy a państwa. A te oczy? Boże, ciągle na mnie patrzą, cały czas na mnie patrzą. Co się dzieje? Spróbuję w tej chwili uspokoić trochę Andrzeja, żeby zainteresować państwa kolejnym tematem. Mariusz Sokołowski i Robert Rutkowski już czekają na spotkanie z państwem. Psycholog i były policjant. No, o co chodzi? Będziemy mówić o trudach zawodu policjanta, bo to rzeczywiście wyjątkowe zadanie. I przygotowaliśmy dla państwa naprawdę znakomity reportaż. Warto go zobaczyć już za parę minut. Polecamy.